Gdy w 2015 roku wprowadzaliśmy się do nowego kampusu, wiedzieliśmy, że na budynku A i B się nie skończy. Plan zagospodarowania terenu już wówczas miał wyrysowany budynek C i D. To były lata, kiedy uczelnia rozwijała się bardzo szybko. Co roku przybywało nam ponad 1000 studentów. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy nowego budynku. Nasz nowy budynek C to 8200 m2 powierzchni, zlokalizowanych na 5 piętrach. To pierwszy budynek w historii uczelni zaprojektowany specjalnie pod nasze potrzeby. Model kształcenia się zmienia. Projektując nowy budynek, wiedzieliśmy, że w naszych programach studiów to nie wykłady stanowią główne miejsce, tylko ćwiczenia i laboratoria. W budynku znajdują się 33 sale dydaktyczne, w tym 10 laboratoriów. Sale wyposażone są w ścianki mobilne, które umożliwiają pracę w mniejszych grupach projektowych. Każda sala wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny, który pozwala w komfortowych warunkach prowadzić zajęcia. Dla studentów wszystkich kierunków jest standardem praca na projektach zaliczeniowych. Dlatego organizujemy przestrzeń tak, by powstawały wydzielone strefy do pracy w małych zespołach. Po zajęciach studenci będą mogli przebywać w 12 wygodnych strefach studenta, takich jak ta, w których będą mogli odpocząć, a także popracować w specjalnie przygotowanych do tego miejsce. W budynku znalazły się także miejsce na rozbudowane części wspólne. Mamy nowy, rozbudowany BOS, biuro rekrutacji, a także powiększoną bibliotekę. Specjalnie dla studentów otworzymy także nową kawiarnię i kantynę. Dzięki nowemu budynkowi biblioteka powiększyła czytelnię dwukrotnie i jej przestrzenie zostały wyremontowane, natomiast studenci uzyskali dwukrotnie więcej pomieszczeń do cichej i głośnej nauki. Najbardziej w nowym biurze rekrutacji podoba mi się duża przestrzeń, jego funkcjonalność, to, że jesteśmy wszyscy razem i na pewno lepszy komfort obsługi i pracy. Każdego dnia staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów, ale to są głównie oczekiwania te administracyjne, te oczekiwania formalne. Natomiast teraz dzięki tej nowej przestrzeni, dzięki nowemu budynkowi i temu miejscu, które znaleźliśmy tutaj w BOS-ie, będziemy mogli wyjść także naprzeciw tym oczekiwaniom chyba wizualnym i wszyscy będziemy razem cieszyć się wspólną przestrzenią, otwartą przestrzenią i to jest chyba dla nas najważniejsze. Wierzę, że nasz nowy budynek będzie miejscem nauki i wymiany doświadczeń. Nie tylko między naszymi studentami i wykładowcami, ale także między naszymi partnerami biznesowymi, tymi przyszłymi i tymi obecnymi. W 25 lat prywatna uczelnia od parunastu wynajmowanych sal w Technikum Łączności przez malutką dolną bramę i żabi kruk przeszła do własnego kampusu z 15 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni i blisko 20 tysiącami studentów. Ja jestem dumna. A wy?